na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych, zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, dziś w uroczystość Trójcy Przenajświętszej lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Bożej! Jakże są nieogarnione sądy Jego i niedościgłe drogi Jego! Bo któż poznał umysł Pański, albo kto był doradcą Jego, albo kto mu pierwej dał, a będzie mu oddany? Albowiem z Niego i przezeń i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. I słowa z Ewangelii Świętej według świętego Mateusza z rozdziału 28, których to jako Bożych słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, dana mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je chować wszystko, comkolwiek wam przykazał, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tyle to słów Bożych i słów z Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do czytania dziś, w niedzielę, uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Najświętszą ofiarą, żeby dać odpowiedź, po co jestem katolikiem, dlaczego jestem katolikiem, jak to jest, że jestem katolikiem. Od razu też na początek jest taka piękna rycina tu w tym szale, z Eklezja, Kościół, czas, kiedy się zaczyna z czasem Kościoła. No i mamy w hierarchię kościelną, w podobnej koronie to będzie papież. Mamy Wojtyłowych czasów w potrójnej koronie przedstawiciela Chrystusa na ziemi? Nie ma, więc coś się zmieniło. Jest papież, obok jest dwóch biskupów będzie. Tu będzie jakiś ksiądz, może być księżna, może jakiś dygnitarz kościelny, świeccy. Jest symbol przedstawiający Ducha Świętego i Najświętszą Eucharystykę z hostią. Księga z wypisanym inskrypcją Ego sum via veritas et vita, czyli ja jestem Ego sum via veritas et vita. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Może by się gdzieś tą rycinę dało zmieścić tu w kaplicy. Jako pewną ilustrację kościoła od właśnie chociażby z urzędującym, przy jakim my kościele jesteśmy. Przy tym, który spełnia rolę namiestnika Chrystusa, jednocześnie się przyznaje, że jest na ten sposób namiestnikiem Chrystusa, jako papież po trójnej koronie, czyli reprezentuje na ziemi władzę Chrystusa, króla, kapłana, proroka, a nie jest takim sobie psiurkiem, jednym spośród wielu, biskup to nie psiurek, ale jednym spośród wielu w ramach zasady kolegialności. Także my przy takim kościele, bo tak jest Chrystusowy, jesteśmy. Ja przy takim jestem. Także jest pytanie, czy miejsce na taką rycinę dajmy na to, by tutaj, w tej części samego ołtarza, czy gdzieś, ale może w tej naszej tu przestrzeni, która jakoś tam dojrzewa, znajdzie się. No i człowiek odpowiedni, ludzie, którzy to namalują. Czas po zesłaniu Ducha Świętego. Objaśnienie dogmatyczne. Proszę wyrozumieć charakter wykładu. Ile jesteśmy w stanie przyjąć i zrozumieć, przyjmujmy.
Można to wzbogacić o lekturę indywidualną. Ktoś ma ten mszał, ale też jest ważne, żebym ja to czcigodnym wiernym do świadomości podał jako świadectwo, przy jakiej wierze stoję, jaką wiarę głoszę, jakiej wiary nauczam. Czas po zesłaniu Ducha Świętego, objaśnienie dogmatyczne. Czas po zesłaniu Ducha Świętego jest okresem, w którym liturgia poświęca szczególną uwagę tajemnicy Kościoła Chrystusowego, który jest ciałem mistycznym Jezusa. Następujący po wniebowstąpieniu Pańskim dzień zesłania Ducha Świętego był właściwym dniem narodzin Kościoła. O ile dotychczas okresy liturgiczne były poświęcone ku czci głównych tajemnic wcielenia i odkupienia, o tyle teraz będziemy święcić owoce tych tajemnic, a zwłaszcza życie wewnętrzne oraz działalność zewnętrzną Kościoła, oblubienicy Chrystusa, którą On zaślubił, On Chrystus, sobie na krzyżu w miłości Ducha Świętego. Naukę o mistycznym ciele Chrystusa streścił Ojciec Święty Pius XII w sławnej encyklice Mystici Corporis Christi. Ktoś pamięta swego roku? Czytałem u księdza Cekady, 40. Miałem tu książkę, albo 7 albo 8. 7 albo 8, po wojnie. Chrystus, pisze papież, jest w nas przez Ducha swojego. Udziela go nam i przez niego działa, iż wszelkie rzec można sprawy Boże dokonane przez Ducha Świętego w duszach są zarazem dziełem Chrystusa. Jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, mówi apostoł, ten nie jest jego, czy nie jest Chrystusa. Lecz jeśli Chrystus w was jest, Duch żyje wskutek usprawiedliwienia. To uczestnictwo w Duchu Chrystusowym sprawia, że wszelkie dary, cnoty i charyzmaty istniejące w głowie w sposób wybitny, w głowie czyli w Chrystusie, przebogaty i twórczy, przenikają we wszystkie członki Kościoła i wciąż w nich wzrastają, zależnie od miejsca, jakie owe członki zajmują w mistycznym ciele Chrystusa. I dzięki nim Kościół staje się jakby pełnią i dopełnieniem odkupienia. Chrystus zaś znajduje w Kościele pod każdym względem poniekąd swe wykończenie. I oto w tych właśnie słowach tkwi rozwiązanie, które rozwinął święty Augustyn. Mianowicie, że głowa mistyczna, którą jest Chrystus i Kościół uosabiający na ziemi jakby drugiego Chrystusa, tworzą razem jednego nowego człowieka, iż przezeń kojarzą się niebiosa z ziemią, prowadząc dalej bez przerwy zbawcze dzieło krzyża. Oto Chrystus, głowa i ciało to cały Chrystus. Oto Chrystus, głowa i ciało, to cały Chrystus. Chrystus wraz z Kościołem tworzy tajemniczy, lecz rzeczywisty organizm. Ten organizm nazywamy mistycznym w odróżnieniu od naturalnego lub moralnego. O ile bowiem w ciele naturalnym zasada jedności tak kojarzy jego części, iż pozbawia je wszelkiej samoistności, o tyle w mistycznym ciele siła jednocząca, chociaż także jest dośrodkową, wiąże członki ze sobą w ten sposób, iż każdy z nich własną stanowi osobę. Czyli ręka nie jest samoistnym organizmem, głowa, noga nie, tak jest w ciele fizycznym, naturalnym, natomiast w ciele mistycznym stanowimy członki, a jednocześnie każdy jest odrębny. Ma swoją wolność. Może się wyłączyć ze społeczności Kościoła albo być wyłączony. Różnica między ciałem mistycznym a moralnym jest niemniej bardzo poważna. W tak zwanym bowiem ciele moralnym zasadą jedności jest wyłącznie wspólny cel oraz dzięki władzy społecznej zespolenie wszystkich w pochodzie ku temu celowi. W mistycznym ciele oprócz wymienionego celu jest nadto zasada inna, wewnętrzna. Jest ona wzniosła, że z natury swej przewyższa wprost nieskończenie wszelkie węzły jedności, które kojarzą ciała fizyczne lub moralne, a jest nią Duch Święty, który jeden i ten sam co do liczby napełnia cały Kościół i jednoczy go. Dlaczego posoborowcy nie rozpoznają w nas braci, w katolikach? Bo są innego
ducha. I to jest nauka, której jeżeli nie weźmiesz z Wronieckiej, to jesteś głupi, jak but, którego jeżeli nie uczą takie mądrości, to pytanie, jakie uczą? Bo można człowieka prześladować, należy się człowiekowi. Zawsze będzie ktoś bronił. Hitlera broniłaby kochanka, a jak nie, to pies, którego miał. Albo nie miał. Gdyby miał, jak nie miał. Zobacz, kto bronił mszy świętej kapłana i wiernych na Wronieckiej. Arcybiskup Lęga? Ja go ani nie potępiam, ani nie bronię? Kto? To albo jesteś diabłem w tym świecie, albo stoisz po stronie Chrystusa z Chrystusowym duchem. I dlatego odbywa się tajemnica krzyża. Chrystusa prześladowali, nas prześladować będą. W domu, w małżeństwie, w rodzinie i dalej, szerzej. Różnica między ciałem mistycznym a moralnym jest niemniej bardzo poważna, to czytałem. Dlatego nazywamy Ducha Świętego duszą ciała Chrystusowego. Z nauki o ciele mistycznym możemy wyciągnąć wiele ważnych wniosków dla naszego ustosunkowania się do Chrystusa i do bliźnich. Z jednej strony bowiem istnieje równość członków ich łączności z Chrystusem, tylko wola każdego z nich wpływa na miarę tej łączności, a zatem i równość ich osobistej wartości. Z drugiej strony istnieje różnorodność członków pod względem funkcji, jakie w całości organizmu spełniają. Wartość wewnętrzna poszczególnego członka bynajmniej nie zależy od tego, jakie mu przypadło miejsce, lecz od tego, czy powierzone sobie od Boga zadanie dobrze wypełnił. Innym wnioskiem wypływającym z tej nauki to czysto nadprzyrodzony charakter Kościoła. Duch Święty jest darem Bożym i darem również jest Kościół przez Niego stworzony. Jest czymś, co nam przyszło z góry. Dary Boże można tylko przyjąć albo odrzucić, a więc i wobec Kościoła również możliwym jest tylko stosunek albo negatywny, albo pozytywny. Obojętność byłaby niekonsekwencją. Można albo przynależeć do Chrystusa, albo przynależeć do świata. Albo do Chrystusa jako króla, albo do księcia tego świata, diabła. Dlaczego posoborowie jest wrogiem tradycji katolickiej? Bo przynależy do diabła. Dlaczego tak dobrze czują się moi bracia salezjanie w tym świecie, wśród ludzi świeckich, jako świeccy? Bo przynależą do tego samego księcia. Czy to był Pizoń, czy to teraz będzie Polanowski, czy inaczej ksiądz Bartłomiej, nowy inspektor Polański, czy inny, bronią tego samego interesu, świata, światowości, co znaczy interesu księcia tego świata. Czyniąc co najwyżej pozory, że stoją jeszcze przy wierze katolickiej. Ale zobacz, tylko nacisk nastąpi. Dla nas ogromnie ważne, 2-3 lata temu, pseudopandemia. I co robią mężne biskupy? Szczepią się i zakładają szmaty na ludzie, na buzie. I to by jeszcze było mało, ale każą te szmaty zakładać nam i od założenia szmaty uzależniają, czy do kościoła wejdziesz, czy nie, czy do Watykanu się dostaniesz, czy się zaszczepisz, czy nie. To jest świątynia antychrysta! To nie jest błąd w sztuce, nie konsekwencja jednego czy drugiego biskupa. To jest system, to jest układ, to jest mafia. Ta struktura, na którą ty patrzysz i masz jako Kościół, reprezentuje interes diabła.
Dlatego potrzebuję cienia. Schować się. Dokładnie tak samo jak w sądzie sędzia. Pan Rafał Pelanowski nie ma się nagrywać, nie ma nic iść w świat. Obecny pan sędzia. I dokładnie to samo salezjanie. I dlatego w jakim niebezpieczeństwie jest ksiądz Jacek Bałęba, który stosuje tę samą metodę dyskrecji, schowania. Dyrdy małki, głodne kawałki. Kto jest trzecim kapłanem wyświęconym subkondycjonem? Kapłan starego, średniowiecznego zgromadzenia. To wstyd jest przyjąć święcenia subkondycjony, że ksiądz Jacek takie rzeczy tak podaje? Tak się służy diabłu. To, co powinno być odkryte, się zasłania, bo się boisz tego świata, czego w tym świecie, księcia tego świata i ludzi im, ludzi jemu zaprzedanych. Nieuprawniona dyskrecja. Mogę tylko powiedzieć, napisać, że to członek dawnego średniowiecznego zakonu z XIII wieku. To wstyd jest przyjąć święcenia kapłańskie subkondycjone. Wychodzi, że tak. To lepiej tego nie robić. Jak nie będzie hierarchy, który powie z autorytetem i władzą. Wszyscy przez Jordan, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy pozbawieni są chwały Bożej, sakramenty subkondycjone. Jeszcze raz. Wszystkie. A inaczej lepiej się tam nie pchać. Bo wylądujesz jak sekciarz. Mając przekonanie, że jesteś w kościele. Kościół jest tam, gdzie jest wiara, gdzie jest chrzest. Gdzie jest Chrystus, gdzie jest Duch Święty. Który daje nam odwagę w tym świecie świadczyć o Chrystusie. Wszędzie. I to czcigodni wierni robią. Toście zrobili w piątek, gdzieście się od łajdaka sędziego nazwisko pan Komorowski Jarosław domagali, że masz zwracać się do księdza na ksiądz, a on was musi wywalić z sali. Toście zrobili, przyznali się do Chrystusa, nic innego. I nie jako zwołanie, które się zorganizowało i za dymę zrobimy. Tylko jako poszczególni ludzie, każdy ze swoimi słabościami, ograniczeniami. Pierwsze, kto był, a kogo nie było. Bo w tym czasie musi frau obsługiwać. Nie mrę. Ojciec jej albo dziadek do Polski jechał, Polskę najeżdżać, a Polki dzisiaj będą się niemrami, starymi babami zajmować, jakby swoich matek i babek nie miały, tylko matki i babki nie pachną euro, a tam się śmierdzi euro, więc jadę tam. Niemiecki podszkole. Kupa, którą frau zrobi, pachnie bardziej? Nie śmierdzi, tylko pachnie? Pani Anna Paluszkiewicz? Pani Beata Matelska? I inne? Z tego, cośmy powiedzieli, wypływają również własności Kościoła. Jest on jeden, bo jest żyjącym wciąż Chrystusem. Jest święty, bo uświęca go Duch Święty, żyjący w jego członkach. Jest katolicki, to znaczy powszechny, przeznaczony dla wszystkich ludzi, wszystkich narodów, wszystkich czasów. Kościół katolicki jest katolicki, bo jest przeznaczony dla wszystkich. Żydzi mają być w kościele katolickim.
mają nim być, muzułmanie mają być w kościele katolickim, ateiści mają być w kościele katolickim, jeżeli chcą zbawić swoją duszę, bo inaczej nie zbawią. I my też. Jeżeli nie będziemy tą wiarą żyć, pozyskiwać dla Chrystusa, to znaczy pozyskiwać dla Kościoła katolickiego, głosić wiarę, chrzcić. Wiara i chrzest. Apostolski, bo w apostołach założony i przez następców apostołów rozszerza się w nieprzerwanej ciągłości aż do naszych czasów. I tu jest ważne, przez następców apostołów rozszerza się w nieprzerwanej ciągłości aż do naszych czasów, ale rozszerza się na ten sposób, że są biskupi i jest ten, który ma tiarę, reprezentuje na świecie potrójną władzę Chrystusa. To jest papież, a nie pachołek. Choćby to był Wojtyła, Ratzinger czy Franciszek. Pachołki, a nie papieże. Pachołki piekła, a nie papieże. Jak nie zakłada tiary, nie składa przysięgi koronacyjnej, która go zobowiązuje, którą siebie zobowiązuje, że broni wiary katolickiej, nic do niej nie wprowadzi, nie wpuści, nie zezwoli, co wierze katolickiej przeczy, to na urzędzie papieża jest pachołkiem piekła, nikim innym. I Wojtyła takim był. Pachołkiem piekła w białej sutannie. Inaczej nosiłby tiarę i prawdziwy krzyż, a nie krzyż jako znak Pana Jezusa, który na krzyżu przegrał. Jeszcze z rozkraczonymi nogami, że spod siebie z tyłka wydobywa smród. Taki krzyż nosił Wojtyła. Dla sprofanowania Jezusa Chrystusa, czy świadomie, czy nie, nieistotne, taki nosił. A niewidomy nie był. I jednego oka nie miał. Jakby jedno miał, by widział. A miał dwa. Nie przeszkadzało, bo inna wiara, inny duch. Nie duch, który ożywia Kościół. Nie duch, który ma Kościół. Nie duch, któremu Kościół, który Chrystus Kościołowi dał. Kościół jest wciąż wśród nas żyjącym Chrystusem, który nas przez Kościół uświęca i prowadzi do nieba. Uświęcić to znaczy przypomnieć człowieka, przepromienić człowieka jasnością łaski Ducha Świętego. Uświęcić to znaczy przepromienić człowieka jasnością łaski Ducha Świętego, dać mu pełnię wewnętrznej harmonii opartej o potrójną jedność z Bogiem, z ludźmi i z sobą samym. Bo człowiek jest taki, jak powinien być. Jest piękny wtedy. Z jedności z Bogiem, z innymi ludźmi, z samym sobą. Zna siebie. Nie jest głupi. Zna, zjeździł świat, albo nie zjeździł świat, ale co najwyżej nie zna siebie. Nie zna się na innych ludziach też. Głupi jest. Katolik żyje w jedności z Bogiem, ze światem, z sobą sam. Bo zna Boga, zna siebie, zna innych ludzi. Mógł nigdzie się nie poruszać po świecie. Po co po świecie jeździć? Po co chcieć? Jeżeli byś nie miał poznać Boga, nie miał poznać siebie, nie miał poznać, jak są inni ludzie, tylko miał był taki rozmamłany, miał stosunek, że gdzie byś na świecie świat nie pojechał. How are you? I'm okay. Or is okay. I zawsze tak. Maska. Maska. Teraz idziemy do sądu i mamy wejść przez bramkę, jest policjantka w krótkim rękawku, cała obtatuowana, a zwraca się, tutaj przez bramkę proszę przejść, głosem dziewczynki do pierwszej komunii. A tutaj ktoś, kto się zna, pan się zna, bo sam chciał tatuażystą x lat temu być. Mówi, że tatuaże rytualne, czyli wszystkie odniesione do demonów. Głosik jak do pierwszej komunii. Możesz być takim człowiekiem.
Nie chcę być takim człowiekiem. Jestem w Kościele. Ale Kościele Chrystusowym, a nie narzędziu diabła na tym świecie. A to jest po soborowie. Narzędzie diabła dla likwidacji, zniszczenia, upokorzenia Kościoła katolickiego. Bo triumf Kościoła jest bliski. Bliski. Za chwilę będą prześladowania. Za chwilę poleje się krew. Triumf Kościoła jest bliski. Kto na Wronieckiej był, widział, jak patrzył otwartym sercem, jak są serca tych, którzy stają w imieniu Chrystusa, ale Chrystusa w sercu nie mają. I nazwiska możesz powiedzieć wszystkich. Pizuń, Szymczak, Glambas, Nowak, Bielski, Krzypkowski, Jąkała. Każdy z nich. Brak miłości, brak prawdy. Pierwszym wyrazem miłości jest miłość do prawdy, do zgodzenia się z rzeczywistością, jak ona jest. Że jest, jak ona jest. Uświęcić wreszcie to nawiązać kontakt z Bogiem w stałym przymierzu miłości, przymierzu, które zła wola ludzi raz po raz zrywa, chociaż jego owocem jest udział w życiu samej Trójcy Przenajświętszej. To zjednoczenie dokonać się może li tylko w ramach widzialnej zbiorowości wiernych. Dlatego Kościół uświęca nie tylko głosząc prawdę objawioną, urząd nauczycielski, ale przede wszystkim przez kult i sakramenta. Dlaczego jesteśmy tutaj? Bo na Wronieckiej nie pozwolono na katolicki kult. O co ksiądz Jacek nawoływał Bałęba 29 września 2017 roku, żeby tego błędu nie powtórzono więcej. I powinien to wołać z ambony, mimo że bez mikrofonu by było. Żeby nie powtórzono tego błędu więcej. A powtórzono. Może tego zabrakło właśnie, odwagi księdza Jacka Bałęby, żeby wejść wtedy na ambonę. A Pizon prawdopodobnie był na chórze, może by mu weszło w głowę. A ksiądz Jacek się zlękł, że jego głos nie doleci. A ambona była. I Pan Bóg by łaskę dał, byśmy słyszeli. Żeby nie powtórzono tego błędu więcej, a powtórzono, powtórzyli salezjanie. A dalej to już jest domino. Sypie się. Na zakończenie przytoczymy jeszcze jeden ustęp encykliki Piusa XII, który ukaże nam całe bogactwo tego dogmatu. Bynajmniej jednak nie należy sądzić, że ta celowo wzniesiona, czyli tak zwana organiczna budowa ciała Kościoła zasadza się wyłącznie na stopniach hierarchicznych lub też, że według zdania przeciwnego składa się jedynie z charyzmatów, cudownymi wzbogaconymi darami, których nigdy w Kościele nie zabraknie. Otóż trzeba stwierdzić, że ci, którzy w tym ciele świętą posiadają władzę, są naczelnymi, głównymi członkami, ponieważ mocą nakazu samego Boskiego Odkupiciela, przez nich uwiecznia się urząd Chrystusa nauczycielski, królewski i kapłański. Dlatego jest tiara na głowie papieża, bo ją reprezentuje te władze Chrystusa, królewską, kapłańską, nauczycielską. A to ojcowie Kościoła, gdy wysławiają urzędy, stopnie, zawody, stany, porządki, obowiązki tego ciała, całkiem słusznie mają na myśli nie tylko tych, którzy otrzymali święcenia duchowne, lecz także tych wszystkich, którzy idąc za radami ewangelicznymi wiodą życie bądź czynne wśród ludzi, bądź też ukryte w milczeniu, albo usiłują we właściwych instytucjach połączyć jedno z drugim. Następnie tych, którzy żyjąc w świecie oddają się gorliwie uczynkom miłosierdzia, co do duszy
duszy lub co do ciała. Wreszcie tych, którzy w czystym łączą się w małżeństwie. W obecnych zwłaszcza czasach trzeba zwrócić uwagę na to, że ojcowie i matki w rodzinach, a także chrzestni ojcowie i matki, szczególnie ci ze stanu świeckiego, którzy kościelnej hierarchii służą czynną pomocą w dziele rozszerzania Królestwa Boskiego, Odkupiciela, zajmują w społeczności chrześcijańskiej zaszczytne, chociaż nieraz skromne tylko miejsce. Do tobie jest. Przecież i oni mogą wznieść się z pomocą Bożą na sam szczyt świętości, a wedle obietnic Chrystusowych nigdy takich w Kościele nie zabraknie. To było objaśnienie dogmatyczne, historyczne czasu Kościoła, w którym jesteśmy od dziś. Kościół, mistyczne ciało Chrystusa Pana od początku istnienia swego, to jest od zesłania Ducha Świętego, w wielorakich dziełach i instytucjach swoich, które zdobią go niby drogocenne klejnoty, wyobraża poniekąd Chrystusa. To jest lekcja historii. Proszę chociaż cząstkę, coś z tego jako obraz pewien wziąć. To pogrążonego w modlitwie na górze, to nauczającego, to uzdrawiającego chorych i kaleki, to wreszcie nawracającego do dobrego życia, słowem Chrystusa, dobrze czyniącego wszystkich. Kościół dziś to jest Chrystus, dziś to jest Kościół. Nie dziw przeto, iż Kościół, póki istnieje na tej ziemi, cierpi także na wzór Chrystusa, prześladowania, uciski i męki. To jest z encykliki Piusa XII, Mystici Corporis Christi. Kościół, ciało Chrystusa, mówi święty Augustyn, było najpierw młode na podobieństwo ciała ludzkiego. Potem na końcu świata będzie miało podobieństwo starości. To może to jest ten czas, że się po prostu w głowie porwało. Porypane jest. Tak Kościół nigdy nie był, jak od pół wieku jest. Nigdy! Papieże upadali w grzechy niemoralne, nigdy nie występowali przeciwko dogmatowi, przeciwko wierze, którą mają obowiązek strzec. Od Jana 23 mamy ten proces, a zapoczątkował go Pius XII zmianą liturgii Wielkiego Tygodnia. Uruchomił proces. Tak nie było nigdy. To może to jest ten czas. I z Księgi Mądrości jest: synu, choćby twój ojciec rozum stracił, nie pogardzisz nim. Mamy szacunek mieć do instytucji, szanujemy papiestwo, ale nie pachołków. Modlimy się o katolickiego papieża, papieża katolika, katolika papieża, nie o pachołka, że Franciszka zamieni, pierwszego zamieni jak drugi, cyrkowiec. Może z Antarktydy będzie, albo z Grenlandii, albo czarny, dla rozrywki. Czarny też może, niech będzie czarny. Czas na czarnego papieża. Kryterium. Żółty, czarny, czerwony, jeszcze jakiś? UFO się też dopomni, my też chcemy mieć zielonego ludzika. Kościół, ciało Chrystusa, mówi święty Augustyn, było najpierw młode, na podobieństwo ciała ludzkiego, potem na końcu świata będzie miało podobieństwo starości. To jest w Księdze Objawienia i Psalm 26. Dlatego też liturgia, która stale nawiązywała do historii życia Jezusa, będzie również wspominała główne rysy życia Kościoła. W historii świętych bowiem zapromieniała tajemnica odkupienia. W każdym męczenniku, wyznawcy lub dziewicy, święci się czyn cierpienia i zwycięstwa Chrystusa ku zmartwychwstaniu. W każdym męczenniku, wyznawcy lub dziewicy, święci się czyn cierpienia i zwycięstwa Chrystusa ku zmartwychwstaniu. W liturgii więc zwłaszcza w okresie po zesłaniu Ducha Świętego, w
Pierwotnie w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocnym unikano uroczystości świętych. Przypatrujemy się cudownemu rozkwitowi świętych, którzy przez wszystkie wieki w różnych krajach odbijali piękno Chrystusowe w sobie. Dusza nasza, naśladując Chrystusa, może też naśladować Go w członkach Jego ciała mistycznego, które żyją wspólnym życiem z Chrystusem. Tu się zmieniło w kalendarzu, że posoborowy twór boi się świętych, których Kościół w kalendarzu katolickim miał, więc ma. Życie Kościoła to nie tylko życie jego członków, to również bogaty rozwój nauki i kultury. Liturgia o tej stronie historii Kościoła nie zapomina, ale poświęca szereg świąt ku uczeniu głównych dogmatów, o które nieraz krwawo Kościół musiał walczyć, jak to świadczą akta rozmaitych soborów. Historię Kościoła musimy podzielić na różne okresy. No to nie wykład, ale tak. W tym kazaniu proszę to przyjąć jako pouczenie do czcigodnych wiernych, żebyśmy przynajmniej jakąś obraz historyczny w zarysie mieli, jak Kościół przez 2000 lat ze względu na Chrystusa, na dar Ducha Świętego był i jest. Czasy apostolskie. Wspomina nam o nich głównie Dzieje Apostolskie, które czytamy w niedzielę po Wielkanocy. Wybijają się tutaj najpierw dwie główne postacie, świętego Piotra i Pawła, święto 29 czerwca. Kościół wspomina cztery doniosłe fakty z życia świętego Piotra i tego już nie ma w nowym kalendarzu. Jego uwięzienie, świętego Piotra, 1 sierpnia, jego działalność w Antiochii, 22 lutego, w Rzymie, 15 stycznia, skąd rządzi Kościołem aż do śmierci, 29 czerwca. Życie Pawła jest przedmiotem wielu lekcji mszalnych, gdzie raz po raz stykamy się z nauką tego wielkiego i niezmordowanego apostoła narodów. Można śmiało rzec, iż trudno bliżej zgłębić ducha liturgii, nie zapoznawszy się dokładnie z życiem i myślą świętego Pawła. Okres apostolski był okresem cudownego, wprost rozkwitu Ewangelii, która wbrew niesprzyjającym okolicznościom potrafiła dotrzeć aż poza granice Imperium Rzymskiego. Każda uroczystość apostołów jest poprzedzona Wigilią, aby z tym większą czcią święcić pamięć nadzwyczajnej mocy Chrystusa, która objawiła się w ich działalności. Tu tylko powiem jedną metaforę. Drogi rzymskie, które budowali cesarze, stały się drogami, po których szli apostołowie i pierwsi chrześcijanie, szerząc Chrystusa. Te struktury, które dzisiaj mafia żydowsko-masońska, masońsko-żydowska organizuje, jeśli Pan Bóg da, w przyszłości będą służyć wierze katolickiej. Jeśli mają ten walor, które miały drogi rzymskie, że są dobre. Dobra robota, well done. Da się to wykorzystać. Tak jak z Panteonu dało się zrobić świątynię Matki Najświętszej Królowej Męczenników. Nie wiedzą dzisiaj ci nieszczęśnicy. Nie wiedząc ani nie chcąc i tak działają dla chwały Bożej, która ostatecznie zatriumfuje. Przykryj ich czapką. Kłamstwo, niesprawiedliwość, pieniądz jako najwyższe dobro, któremu ludzie służą, którym się ludzi zniewala albo nadmiarem, albo niedomiarem. Nie mają tego, co powinni byliby mieć. Co mogliby mieć dla godnego życia, zabezpieczając potrzeby konieczne, potrzebne, z jakimś wysiłkiem, ale nie nadmiernym i nie za cenę kradzieży. Żeby się dorobić, muszę kraść. Bo dzieci nie będą kradły, ale będą mieszkały w kradzionym domu albo w kradzionym pałacu. I też za to przed Bogiem odpowiedzą. Powinny były rodziców dopytać. A uczciwie to? Stoi? Nie, to się wyprowadza. I zostajesz z pustym. Budowaliśmy i niceśmy nie zbudowali, bośmy nie budowali na Chrystusie. Kto inny weźmie?
ale nie ci, dla których ty myślałeś, że to jest. To będzie albo jest. Okres prześladowań, drugi okres. Pierwsze cztery wieki historii Kościoła nazywamy okresem prześladowań, chociaż do końca świata nie zbraknie Kościołowi prześladowań, a zatem nowych męczenników, niemniej ten okres był szczególnie płodny w męczeństwo. Odróżniamy 10 głównych nasileń prześladowczych ze strony władzy rzymskiej. Bardziej znane były prześladowania za Nerona, to są lata 54-56, i Domicjana, lata 81-96. W drugim wieku Trajana, 98-117. Dalej Marka Aureliusza 161-180. Wówczas to ponieśli śmierć męczeńską sławni biskupi i pisarze kościelni. Ignacy z Antiochii, Polikarp, Ireneusz oraz mężne niewiasty Sabina i Felicyta. W III i IV wieku były najostrzejsze prześladowania, zwłaszcza za Decjusza 249-251, Waleriana 253-260, Dioklecjana 284-305. Są to istotnie złote wieki, jeśli chodzi o bohaterstwo męczenników. Trudno ich wszystkich wyliczać. Wymieniamy ważniejszych: święty Wawrzyniec, Sebastian, Cyprian, święta Cecylia, święta Agata. I w kanonie, żeby wiedzieć, było miejsce tylko i wyłącznie dla kanonie, czyli w modlitwie, którą kapłan składa najświętszą ofiarę Panu Bogu, było dla Matki Najświętszej i męczenników. Święty Józef w tym katalogu jest osobą obcą. Chciano uwznosić świętego Józefa, nic to świętemu Józefowi nie uwznośla. A niszczy strukturę wagi ofiary. Ofiara Chrystusa, ofiara Matki Najświętszej, która Chrystusa wydała na świat, ofiara męczenników krwi. W kanonie tak było, już nie jest. Za sprawą Jana 23 i wrzucenia imienia Józefa do kanonu, którym testowano. Da się wprowadzić w kanonie, który uznawano za niezmienialnym. Można ruszać wszystko. Jak kłod, który czy człowiek, jak przełoży głowę przez szmarę w płocie, to znaczy, że przejdzie cały. Się go popchnie, posmaruje, przejdzie. A głowa przeszła, to reszta przejdzie. Jak dziecko, co z mamy wychodzi. Okres ojców Kościoła średniowiecza. I to jest podzielone. IV i V wiek. W okresie prześladowań rozwój wewnętrzny Kościoła był bardzo utrudniony. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że i w tym samym Kościele nie brakło nieprzyjaciół, heretyków, którzy zniekształcili Ewangelię i dogmat. Pomimo tego jednak już od pierwszych wieków rozwijała się nauka Kościoła, przede wszystkim na wschodzie, w Aleksandrii, Antiochii, Afryce i w Persji. Również chwila, gdy natężenie prześladowania malało, rozwijał się kult i sztuka chrześcijańska. Nie brakowało również dzieł miłosierdzia, zwłaszcza względem ubogich i niewolników. Jednak dopiero po edykcie cesarza Konstantyna w 313 roku, który się nawrócił i zapewnił Kościołowi wolność, religia katolicka mogła się rozwijać swobodnie. Cesarz Konstantyn przyczynił się ogromnie do rozwoju kultu, budował przepyszne bazyliki zarówno w Rzymie, jak i na wschodzie. W tym okresie również zakwitła nauka Kościoła. Tu warto jeden wtręt zrobić. Jest pragnienie w ludziach Kościoła, żeby się dzisiaj zjawił taki Konstantyn, który się nawróci jako głowa, jako cesarz, w związku z tym pociągnie przez swoją władzę wielu. Być może stąd wynika takie upodobanie arcybiskupa Vigano do Putina, że rzekomo jest tym takim jakimś takim małym Konstantynem, czy u biskupa Williamsona będzie. Być może to z tego wynika. No, są daleko od Polski, to nie wiedzą jak to jest, tak? Mieć takich sąsiadów z taką władzą. Wobec nasienia w tym okresie również zakwitła nauka Kościoła, czyli IV-V wiek. Wobec nasilenia
herezja przede wszystkim arianizmu, który zaprzeczał, jakoby Chrystus był współistotny z Ojcem. Kredo zemszy. Ojcowie Kościoła w licznych pismach, kazaniach lub zgromadzeniach, sobory bronili prawdziwej wiary Chrystusowej. Liturgia szeroko czerpie z tych skarbów prawdziwej literatury chrześcijańskiej. Homilie ojców Kościoła w brewiarzu tłumaczą nam w sposób przedziwnie głęboki, a przystępny zarazem całą wzniosłość misterium Chrystusowego. Symbole ogłoszone na soborach weszły również w ramy liturgii. Kredo, symbol świętego Atanazego. Kościół ze szczególną czcią wspomina doktorów Kościoła, którzy tak wytrwale głosili, tłumaczyli nam wiarę katolicką. Z tego okresu należy głównie wymienić święty Atanazy, wspominany 2 maja, Bazylii, święty Jan Złotousty, święty Ambroży, święty Augustyn, święty Hieronim, święty Leon Wielki. Jakby na dzisiaj patrzeć, to Świadkowie Jehowy to są Arianie. Chrystus nie jest współistotny Ojcu. No i posoborowcy to są Arianie i neopoganie w tych kategoriach. Tak? A ktoś się przedstawia, że chodzi na nową mszę. O, to ty jesteś Arianin. O, to ty w jakim znaczeniu? No jak ktoś traktuje Pana Jezusa, jak że może deptać na podłodze i przyjmować jak kumpla. To nie jest żaden Bóg. Panie Jezu. Przyjaciółmi jesteśmy. Rysiu w Częstowie. Matko Najświętsza, naucz nas, jak ty przyjmować Chrystusa na ręce. No to nie jest Bóg dla posoborowców. Nie jest współistotny Ojc. Ale posoborowcy to neopoganie, arianie, heretycy. Proste. W posoborowiu większość herezji ma wymiar praktyczny. Najpierw jest praktyka, a zdania zawsze są zaawoluowane, żeby nie można przypisać walorów herezji formalnej, bo wtedy się procedury kościelne zaczynają działać. Jak nie ma herezji formalnej, to wszystko idzie tak, jak idzie. Daje się zmieniać Kościół Chrystusowy na świątynię Antychrysta i pierwszy, który tego porządku pilnuje, jest rzymski figurant, rzymski pachołek. W tym czasie... Teraz mamy VI i VIII wiek. W tym czasie zauważymy duży rozwój życia klasztornego. Na wschodzie w ślady pustelników świętego Pawła i świętego Antoniego coraz więcej wiernych oddaje się życiu mniszemu. Świętego Pawła chodzi o pustelnika. Na zachodzie reguła świętego Benedykta staje się wkrótce główną ostoją życia klasztornego. Wśród synów świętego Benedykta liczymy również wielu misjonarzy. Hasło Chrystusa, idźcie i nawracajcie narody, zachęca świętego Augustyna z Canterbury do nawracania Anglii, a Bonifacego do ewangelizacji Niemiec. IX i X wiek. Nazywano je wiekami żelaznymi. Pełno w nich walki, głębokich przemian społecznych. Powstaje wówczas państwo kościelne, a Leon III koronuje Karola Wielkiego w noc Bożego Narodzenia 800 roku, wartą datę pamiętać, na cesarza Imperium Rzymskiego i chrześcijańskiego. Cesarz Karol Wielki przyczynia się w wielkiej mierze do rozpowszechnienia liturgii rzymskiej śpiewu gregoriańskiego, którego najcenniejsze utwory z tych wieków pochodzą. Działalność misyjna nie ustaje. Nawrócenie Czech 870 rok i chrzest Polski 966. We Francji wielkie opactwo w Cluny staje się ośrodkiem kulturalnym całej Europy. Jego wpływy sięgają również i Polski, Tyniec, gdzie krew świętego Wojciecha stała się zasiewem życia Bożego. XI i XIII wiek. Dochodzimy do złotego wieku średniowiecza. Bogate to wieki, pełne zapału ideału, gorącej miłości ku Zbawicielowi. Wieki wypraw krzyżowych, trubadurów, sztuki chrześcijańskiej i wiedzy teologicznej. Zawsze się z wypraw krzyżowych należy szczycić, a nie ta głupia baba, która tu przyjechała z Gdańska bodaj, czy skądś tam, naczytała się jakiejś tam protestanckiej literatury o wyprawach krzyżowych i będzie mówić, że za wyprawy wykrzyżowe powinniśmy tak jak posoborowi pajace przepraszać. Nie. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Na wyprawach krzyżowych wielu wojów mogło czynić niegodziwie. Ale jako zamiar wyprawy krzyżowe i jako ostateczny cel miał obrony miejsca świętego, ziemi świętej,
właśnie przed tym, czego się by należało wstydzić. Ludzkość powinna się wstydzić. Islamici się powinni byliby wstydzić. No ale zachęć ich do wstydu. Czym? Oni nie znają przebaczenia. Ani od Boga, w związku z tym ani wobec Boga. Pomimo ciężkiego kryzysu, jaki Kościół musiał przechodzić, w walce z przekupstwem, chodzi o ten czas XI-XIII wieku, Symonia i władzą cesarską, walka o inwestyturę, widzimy wszędzie rozwój życia chrześcijańskiego. Wielki papież Grzegorz VII stał się inicjatorem reformy kościelnej. Z wybitniejszych postaci wymienić można świętego Anselma, świętego Bernarda. Powstają również w kościele dwie wielkie rodziny zakony, świętego Dominika i świętego Franciszka, które odrodziły życie umysłowe i moralne chrześcijaństwa, chrześcijańskiego zachodu. Z tych rodzin pochodzą dwaj wielcy doktorzy kościoła, święty Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura. Wówczas również Polska wydała szereg świętych i błogosławionych, święty Jacek, błogosławiony Czesław. Wieki XIII do XV. W ostatnich wiekach średniowiecza nie ustaje działać moc Ducha Świętego. Dzięki IV Soborowi Laterańskiemu 1215 rozwija się kult Eucharystii i Hostia Przenajświętsza, staje się płomiennym ogniskiem zapalającym serca wiernych głęboką miłością ku Boga. W tych czasach Kościół słynie rozkwitem mistyki. Święta Gertruda, święta Katarzyna Sieneńska i wiele innych świadczą niezbicie, że Chrystus zmartwychwstały żyje wciąż w Kościele. Przez 70 lat papieże opuściwszy Rzym osiedlili się w Awinionie we Francji. W tym czasie liturgia wzbogaca się nowymi świętami. Trójcy Przenajświętszej, 1330 rok. Tu jest pisany, później będzie data 37 podana, więc jest do sprawdzenia. A tu jest w 1330. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W 1384 Urban VI ustala święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w celu uproszenia łask, zgody i pokoju dla Kościoła, który był rozdarty przez tak zwaną wielką schizmę zachodnią. Wiek XV był okresem odrodzenia, nie zawsze szczęśliwym dla życia religijnego. Duch pogaństwa wzrastał, ale i tu szereg świętych, w przeciwieństwie do mądrości ludzkiej, głosiło światu mądrość Bożą. Polska również wydała wielu świętych, święty Jan Kanty, święty Kazimierz. XVI wiek był dla Kościoła okresem bolesnym. Wzmożony duch naturalizmu, protestantyzm, a wkrótce jansenizm rozbijały jedność Kościoła. Próby zjednoczenia się z Kościołem Wschodnim, które od czasów Focjusza, IX wiek i Cerulariusza, XI wiek, nie nawiązywał stosunków z Rzymem, spełzły na niczym. Z zewnątrz groził islamizm poparty potęgą turecką. Dzięki jednak Soborowi Trydenckiemu próby reformy religijnej zostały uwieńczone sukcesem. Uchwała Soboru została poparta nadzwyczajnie płodną działalnością synów Ignacego z Loyoli i niezrażonego bojownika w walce o prawa Kościoła. Jest to również okres działalności misyjnej Kościoła i dzięki nowym falangom apostołów idących w ślad świętego Franciszka Xaverego. Ewangelia dociera aż do krańców świata. W Hiszpanii również rozkwita życie mistyczne, które osiągnęło swój szczyt w świętym Janie od Krzyża, w świętej Teresie, w świętym Filipie, Janie Bożym, a później w XVII wieku święty Franciszek Salezy, Wincenty a Paulo i wielu innych wzbogacają nowo przez siebie założonymi rodzinami zakonnymi. Szereg świąt liturgicznych jest poświęconych uczczeniu zwycięstw nad Turkami, bitwa pod Chocimiem, Matki Bożej Różańcowej, bitwa pod Lepanto, 12 września imienia Maryi, bitwa pod Wiedniem i tak dalej. W tym czasie jesteśmy również świadkami wzmożonej akcji charytatywnej Kościoła, w której na wzór Zbawiciela miłością otaczano przede wszystkim biednych, sieroty i starców, aby przeciwstawić się bezbożnictwu i ziemłości. Rozwija się kult serca Jezusowego oraz nabożeństwo 400-godzinne w celu wynagrodzenia zniewag wyrządzonych Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. I okres ostatni jest tu pisany, XIX i XX wiek. Ostatnie lata XVIII wieku były
pochłonięte walką z wzrastającym duchem racjonalizmu i ateizmu. Wielka rewolucja francuska, winno się mówić we Francji, dokonała w Europie wielkiego przewrotu, którego skutki do dziś dnia odczuwamy. Ale Chrystus nie opuszcza swojej oblubienicy i dzięki wybitnym papieżom, którzy obejmują stolicę Piotrową, Kościół dąży do odnowienia wszystkiego w Chrystusie. To jest hasło świętego Piusa X. Restaurare omnia in Christo. Ogłoszenie dogmatu niepokalanego poczęcia jest powodem ustanowienia tego pięknego święta 8 grudnia. Święty Jan Wianney i święta Tereska od Dzieciątka przypominają nam, że należy zawsze szukać przede wszystkim tego, co jest wzwyż. Papieże zwracają baczną uwagę na doktrynę społeczną i walczą z niebezpiecznym kierunkiem modernizmu. Mamy jedno zdanie. Widzimy? 69 rok. I ktoś jest w stanie napisać wprowadzenie z takim jednym zdaniem. Papieże zwracają baczną uwagę na doktrynę społeczną i walczą z niebezpiecznym kierunkiem modernizmu. To jest czcigodni wierni, tak jakby te drzwi były tutaj otwarte, nie mielibyśmy świadomości, że 50 metrów stąd stoi szwadron, który przez te drzwi wejdzie. Jak papież miał taką świadomość, jak ci ludzie, którzy go otaczali o modernizmie, że to tak można jednym zdaniem. To dzisiaj widzimy, jak jest. Dlaczego jesteś tu w kaplicy domowej, a nie w którymś z kościołów miasta? Dlaczego wokół siebie mamy kościoła barachła, jakieś szałasy, namioty z posoborowymi stołkami, które możesz kopnąć i przewrócić? Jakieś śmieszne pomniki miłosierdzia Bożego, których nie rozpoznajesz, że to pomnik na cześć Chrystusa, bo krzyża tam nie ma. A nie każdy rozpozna, kto to ten Pan jest. Z wyrytym. Wyryty wizerunek na kamieniu. Nie jest, że na każdym pomniku musi być krzyż. Ale nie ma większego miłosierdzia jak Chrystus na krzyżu, okazanego nam. Żadne objawienia prywatne nic nie dodają do tego objawienia z krzyża. A pytanie, czy to, co mamy od Faustyny, to jest nauka katolicka, czysta? Czy jest instrumentalizacja nauczania o miłosierdziu, żeby przekształcić Kościół Chrystusowy w świątynię Antychrysta? Tu jest w każdym razie. Papieże zwracają baczną uwagę na doktrynę społeczną i walczą z niebezpiecznym kierunkiem modernizmu. Święto Chrystusa, Króla, głosi wszystkim, iż rozwiązaniem każdej trudności jest Chrystus. Ten pobieżny rzut na historię Kościoła i jego świętych wskazuje nam, jak przez liturgię żywo wchodzimy w kontakt z istotą i rozwojem Kościoła. Kto w ciągu roku kościelnego wraz z Kościołem czci misterium Chrystusa i Jego świętych, ten wchodzi w olbrzymi nurt życia Bożego, które niby rozkosznych wód sumienie uwesela miasto Boże. Ten też podziwiać może oblubienicę Chrystusa, córę królewską, przepychem śniącą, jej szata złotem przetykana. Słusznie można powiedzieć z jednym z współczesnych pisarzy, Koster: Kościół wiary naszej, jak to nieprzejrzana wprost rzesza członków Kościoła zawdzięczająca ostateczne członkostwo swoje cudownemu rozkrzewieniu się Kościoła pierwszych wieków, misją wśród pogan lub konwersji przez całą swą osobowość, wierność dla Kościoła, wiedzę i naukę, opanowanie i życie moralne szczerze i wiernie poprzez wszystkie wieki dawała świadectwo Kościołowi katolickiemu, tak samo Duch Boży w nadludzkim, nadprzyrodzonym sposobie tego potrójnego rozkrzewiania daje świadectwo Chrystusowi i ciało jego mistycznemu Kościołowi katolickiemu. I zostaje jeszcze objaśnienie liturgiczne.
Okres niedziel następujących po zesłaniu Ducha Świętego nie jest całkowicie jednolity ani co do treści, ani co do pochodzenia. Pierwotnie rozróżniano rozmaite grupy niedziel odnoszących się do ważniejszych uroczystości świętych, świętego Piotra i Pawła, świętego Wawrzyńca, Cypriana, świętego Michała i tak dalej. Niemniej jednak ich treść nie tyle nawiązywała do tych świętych, ile do życia moralnego członków Kościoła, w których łaska i dary Ducha Świętego mają się rozwijać ku chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie należy więc w nich zawsze szukać jednej myśli przewodniej, do której by się wszystkie teksty formalnie odnosiły, jak to miało miejsce w innych okresach, na przykład Adwent, Post, ale układ ich jest normowany przez pewne zasady, które poniżej streszczamy. A. Przede wszystkim każda niedziela jest jakby echem Wielkiej Niedzieli Zmartwychwstania. Często więc prawda podstawowa, na której się opiera nasze życie moralne, mianowicie, że przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, kierowała wyborem wielu tekstów mszalnych. B. Oczekiwanie przyjścia Chrystusa. Motyw Adwentu stale brzmi w liturgii w okresie po zesłaniu Ducha Świętego. Jest on głównie zaznaczony po 18 niedzieli. Życie to rozwój cnót teologicznych i moralnych, to walka dobrego ze złem. Każda niedziela rozwija to hasło w najrozmaitszy sposób, podkreślając coraz to inne dziedziny etyki chrześcijańskiej. D. W doborze tekstów Pisma Świętego przewodniczyła nieraz zasada lectio continua, czyli kontynuacja, to znaczy czytanie po kolei ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jak to wynika z tablicy przytoczonej, wyjątki sintroity, alleluja, ofiarowania na następują do pewnego stopnia według kolejności psalmów. Również epistoły świętego Pawła są ugrupowane. Wyjątki, które możemy stwierdzić, na przykład 18 niedziela, pochodzą z pewnych zmian, które nastały później. Wreszcie nie należy zapominać o związku, jaki zachodzi między oficjum, brewiarzem, zwłaszcza jucznią, a mszą świętą katechumenów. Te dwa nabożeństwa tworzyły niegdyś jedno, stąd mamy nieraz związek między czytaniami Starego Testamentu a treścią mszy świętej. Nie jest on już dziś tak zawsze widoczny, tym bardziej, że czytania Pisma Świętego w brewiarzu są uzależnione od miesiąca, począwszy od sierpnia aż do listopada, a dalej po zesłaniu Ducha Świętego ulega pewnym wahaniom na skutek zmiennej daty Wielkanocy. Niemniej jednak trzeba w ogólności zaznaczyć, że czytamy te księgi Pisma Świętego, które kładą nacisk zwłaszcza na życie cnót moralnych. Księgi Mądrości, Roztropność, Księga Ester, Judyt, Wstrzemięźliwość, Księga Tobiasza i Machabeuszów, Sprawiedliwość i Męstwo. Dla pewnego zorientowania podana jest tablica. Barwa szat w okresie po zesłaniu Ducha Świętego jest zielona. Jest to barwa przyrody, symbol życia i nadziei, którą Duch Święty ożywia Kościół. Czcigodni wierni, uroczystość Trójcy Przenajświętszej, uroczystość Boga, jak jest tajemnica życia nieprzebranego. Bóg żywy, Bóg prawdziwy, Trójca Przenajświętsza. Czytałem to długie, ponad godzinę 5 minut czytałem tych kilka stron z wprowadzenia do mszału, żeby zobaczyć, że w życiu Kościoła odbija się życie Boże nieprzebrane. Czasem sobie tak łatwo bierzemy życie Kościoła. Mi się chce, mi się nie chce, mi się podoba, mi się nie podoba. Masz cząstkę przez swoje życie w tej historii, która jeszcze nie jest zapisana. Po ludzku, ale w sercu Boga ona już jest. I po soborowie nie może trwać wiecznie. Bo ostatecznie Bóg każde zło zwycięży. Po soborowie jest największym złem, jakie wyrządzono na ciele mistycznym Chrystusa. Zamachowcami stali się ci, którzy winni to ciało pielęgnować. Po soborowiu zaistniała sytuacja, że Pan Jezus miał nie jednego Judasza, tylko wszystkich. I to nie żołnierze rzymscy przybijaliby Chrystusa do krzyża, tylko robiliby to apostołowie. Tak się też mogło zadziać. I tak się zadziało w XX wieku. Sobór Watykański II to jest zamach na Kościół Chrystusowy.
To jest czas, w którym wśród apostołów zostaje jeden albo dwóch. Na nich wskażmy arcybiskup Marcel Lefebvre, biskup Campos, de Castromayer. Natomiast reszta to są Judasze na Soborze Watykańskim II. Wojtyła na Soborze Watykańskim II odgrywa rolę Judasza. Ratzinger odgrywa rolę Judasza. Nikogo innego. Dlatego może później windowany być na pachołka nowego rozdania. Na Soborze Watykańskim dokonała się historia, której Kościół nie znał. Kościół znał historię. Jeden zdradził, Judasz. 11 zostało. Dokoptowali 12 do składu, Macieja. Pan Bóg dał za specjalną interwencją świętego Pawła, żeby wspomógł dzieło apostołów. Na Soborze Watykańskim dokonuje się historia, że apostołowie stają się Judaszami. Z wyjątkiem jednego, dwóch, kto jeszcze dotarł do grona tych biskupów. I drobni księża, i lud, który idzie za hierarchią. Zasadniczo w Polsce tak. Czy idzie za Judaszami? I masz w tej historii się przejrzeć, że w sercu Boga ona jest napisana, jest. To jest triumf Kościoła, że zawsze ogłaszali męczennicy i święci, święci męczennicy. I to jest przed nami. To jest niedługo. Wkalkulowuj swoje życie prywatne w to życie Kościoła. Upraszaj o łaskę, żebyś tej historii nie zdradził, nie wysiadł z pociągu, w którym jedziesz. Udziału, który masz, sprzeniewierzenie czy sprzeciwienie się największemu złu, które przez 2000 lat dotykało Kościół. Żadne takie nie było. Mamy tutaj dwa zdania. Papieże zwalczali modernizm i święto Chrystusa Króla. I co, modernizm został zwyciężony? Nie. Przejął strukturę Kościoła. Modernizm i moderniści. Trójco Przenajświętsze. Myśmy żyli jako nieuczeni, malutcy, jak kapłan. Tą wielką perspektywą życia Bożego w nas, życia Trójcy Przenajświętszej w nas, jaką daje nam Kościół Święty, jaką mamy w Kościele Świętym. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kościół Święty broni Chrystusa jako prawdy, drogi życia, broni życia Bożego, które za sprawą Ducha Świętego rozlane jest w nas. Żyje w Tobie Duch Święty, należysz do Chrystusa. Nie jesteś w łasce Ducha Świętego, nie należysz do Chrystusa, należysz do tego świata. Między posoborowiem a wiarą katolicką jest taka różnica, że jest innego ducha. Należeliśmy do innego ducha, czcigodna mamo. Raz w końcu tę prawdę przyjmij. Za najświętszą ofiarę mszy świętej w rycie rzymskim, dzięki której poznajemy, odpoznajemy, wracamy do jedynej wiary dającej zbawienie duszy, wiary, która ma początek w chrzcie Boga w Trójcy Jedynego. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Niech Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej, Ojciec i Syn i Duch Święty będzie pochwalony na wieki wieków. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factum celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium